kiedy pojawiły się takie substancje, które mogły wpływać na to, jak ludzie postrzegają otoczenie, że zaczynają się dziwnie zachowywać po tych substancjach i jednocześnie te substancje, tak jak mówiłem, mają dużą rozpiętość pomiędzy dawką działającą, a dawką, która zagraża życiu, to tym się zaczyna interesować, no nie szatan, tylko wojsko, blisko. I Brytyjczycy i Amerykanie próbowali, to znaczy mówiąc próbowali, mam na myśli eksperymentowali właśnie z LSD, z dietyloamidem kwasu lizergowego, jako substancją, która mogłaby dezorganizować działania wrogich armii. To znaczy można by niewielką dawką LSD zatruć na przykład jakieś zasoby wodne armii. Żołnierze wtedy nie umierają przeciwnika, bo paradoksalnie tak dla losów w wojnie dużo lepiej jest, jak przeciwnik jest uszkodzony, a nie zabity, bo zabitego można, mówiąc bardzo brzydko, zostawić za sobą, a rannym czy zatrutym trzeba się zająć i to wymaga zasobów ludzkich, pieniężnych i tak dalej, i tak dalej. Także taka substancja, która nie zabija, zdezorganizuje działanie armii, byłaby bardzo pożądana. I Amerykanie zrobili swoje badania, Brytyjczycy zrobili swoje badania. Ostatecznie nikt z tego nie korzystał w celach militarnych, ale mieliśmy to szczęście, że Brytyjczycy to wszystko nagrali. I tutaj pokażę wam wycinek filmu, a w zasadzie cały praktycznie film o tym, co się dzieje, kiedy brytyjski Marines bez ich wiedzy przed ćwiczeniami w polu, czy takimi terenowymi, podano właśnie LSD w takiej dawce, będę zarzucał jak warkoczem, w takiej dawce, która powodowałaby już zauważalne efekty. No więc na początku było rozbawienie, oni się tak trochę chichrali. Jednego człowieka trzeba było usunąć, bo miał takie objawy, które no, nie pozwalały mu uczestniczyć dalej w ćwiczeniach, ale tak, radiostacja przestała funkcjonować. Zespół, który obsługiwał bazukę, nie był w stanie namierzyć celu, który był 700 metrów na otwartym polu od nich. Marines zaczęli chodzić z bronią opuszczoną praktycznie po otwartym polu, w ogóle się nie kryli. Jakakolwiek zorganizowana akcja nie była możliwa i koniec końców, czytanie mapy to też było bardzo trudne zadanie, koniec końców eksperyment został przerwany, bo dowódca uznał, że nie kontroluje już swojego zespołu, a uznał to w momencie, to jest komunikacja, uznał w momencie, że nie kontroluje swojego zespołu, kiedy jeden z jego ludzi postanowił, że to jest idealny moment, żeby wejść na drzewo i karmić ptaki. O! Tak jak mówię, no Amerykanie przeprowadzali swoje badania, to też nie był jedyny eksperyment Brytyjczyków, z jakichś powodów z LSD zrezygnowano. Natomiast kiedy i w jaki sposób zaczęła się historia LSD, czy w ogóle historia substancji psychoaktywnych, halucynogennych, no to trzeba się cofnąć trochę w czasie. Cofnąć się do roku 1938, kiedy szwajcarski chemik Albert Hofmann, pracujący dla firmy Novartis, która dzisiaj też jeszcze funkcjonuje, miał znaleźć substancje w oparciu o substancje obecne w przyrodzie, ekstrahowane z roślin, która pomogłaby zaktywować układ oddechowy i pomogłaby wybudzić pacjentów po znieczuleniu ogólnym. To znaczy po anestezji ogólnej, znieczulenie ogólne to nie jest zbyt fortunne sformułowanie. No i syntezował to LSD w 1938 roku, przetestował w jakimś układzie, nie zadziałało, zarzucił i wrócił do tematu 5 lat później, w 1943 roku i z jakiegoś powodu wtedy troszeczkę tego LSD, które syntezował, dostało się do jego organizmu. I zauważył, że tak jakby obraz faluje, że ma jakieś takie dziwne wrażenie, że się unosi, że jest mu całkiem nieźle, postanowił, że za 3 dni weźmie to, połknie więcej. To jest takie bardzo częste wśród chemików jeszcze z 50 lat temu, że o, ciekawe co to. I jest taki chemik Carl Wilhelm Scheele, czy Scheele, bo nie wiem jak się czyta szwedzkie nazwiska poprawnie, niestety musicie mi wybaczyć, który opisał jako pierwsza osoba, jak smakuje cyjanowodór, jak smakuje cyjanek potasu, a jak robił eksperymenty, on jako pierwszy też wyizolował chlor w postaci gazowej, takiej czystej, jak robił eksperymenty z chlorem i na przykład dawał, tak jak ja dzisiaj, wykłady, to swoim studentom chemii tak jakby na wykładzie pokazywał, otrzymaliśmy chlor i teraz jak tym pooddycham, to mogę stracić przytomność. I wiecie co? Oddychał tym.
Tylko wcześniej zaznaczał, że jakby do tego doszło, to trzeba go wynieść na dwór, a wykład uważał za zakończony.